Siemanko, dzisiaj wracuje kolejny przepis na pizzę z domowego piekarnika, którą można zrobić dosłownie w parę godzin i przy użyciu niewielkiej ilości naprawdę drożdży. Jaki jest sekret tego przepisu? Zaraz się z wami tym podzielę. Ogromne ranty, które ja uwielbiam, cienkie, delikatne ciasto, chrupiące z zewnątrz, jak możecie zauważyć, mięciutkie, w środku taka mega bułeczka wychodzi, tak jak lubimy w naszym pizza vlogu. No to jedziemy z przepisem. Musicie przygotować sobie 300 g wody, albo mililitrów, jak to niektórzy mówią, i 5 g drożdży świeżych. Najlepiej je tak sobie rozwalić, żeby się łatwiej nam rozpuściły. I zalewamy to wszystko wodą, wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej, żeby ta woda sobie troszeczkę wcześniej odstała. Teraz wszystko będziemy musieli sobie wymieszać. Najlepiej wymieszać to łyżką, łyżką od razu z miodem. Ja mam miód kwiatowy z polskiej pasieki, więc polecam. Miód jest bardziej organiczny od cukru i dużo lepiej działa. Jeśli nie macie miodu, możecie użyć cukru. A teraz mąka. Ten przepis o tyle ciekawy, że zrobię go na zwykłej mące babuni Złote Pola typ 650 z Biedry. Ona ma 11 g białka i to jest bardzo ważne. Wrzucam sobie 300 g mąki do mojego zaczynu, tak, bo to jest dopiero zaczyn. I w ten sposób oto delikatnie mieszam, tak by uzyskać taką prawie jednolitą konsystencję, taką papkę. Mieszam zazwyczaj od dołu do góry, chwilkę to zejdzie, więc tutaj będzie to lekko przyspieszone. Pamiętajcie, żeby nie zostało wam jakieś takie suche ciasto, znaczy sucha mąka gdzieś tam w rogach, to jest najważniejsze, ale jednocześnie uważajcie, by robić to w miarę delikatnie, nie uszkodzić tego glutenu, który nam się przyda. Wszystko szczelnie zamykamy i odstawiamy, najlepiej w ciemne miejsce, temperatura pokojowa, na jakieś godzinkę, może dwie. Chodzi o to, żeby ten zaczyn zwiększył swoją objętość dokładnie 2-3 razy praktycznie. Więc jak takie bąbelki będzie widzieć w środku, to znaczy, że już jest wszystko w porządeczku. I teraz ten zaczyn przesypiemy sobie do miski, w której będę ubijał ciasto. Najpierw odmierzymy sól. Soli odmierzamy 25 g. Ja wyliczyłem, że jest to taki niepełny kieliszek soli, więc nie musicie sobie tego mierzyć, jeśli na przykład nie macie wagi jubilerskiej jak ja. Sprawdzam, czy mi się udało zważyć poprawnie. Na oko 25 g, idealnie to zrobiłem. Widzicie? 24,55, więc idealnie mi wyszło. I jest to taki niepełny kieliszek 25-gramowy soli. Do nacinka. Do miski z robota kuchennego przesypuję sobie cały zaczyn. Możecie to też wyrabiać ręcznie, natomiast jest to wtedy troszkę bardziej uciążliwe. Ja, mając robota, posłużę się robotem. Do tego ciasta dorzucamy sobie, do tego zaczynu dorzucamy sobie 500 g mąki, czyli razem będziemy mieć 800 g mąki i do tego jeszcze dolejemy 200 g wody, czyli łącznie będzie 500 g wody. Z takiego ciasta zrobię 3 potężne pizze po około 400 g. Więc sypiemy mąkę do naszego zaczynu, zasypujemy wszystko solą. Następnie dolewamy troszkę wody z naszych 200 ml, które jeszcze musimy dolać. I delikatnie zaczynamy mieszać, żeby po prostu nam to w robocie kuchennym wszystko nie wybuchło i nie zrobiła się chmura mąki w całej kuchni. Dodam jeszcze oliwę, ale ją dodam później. Na razie sobie odmierzę tylko, to będzie to około 25 gramów, czyli kieliszek oliwy po prostu sobie odmierzam. Jeśli ktoś przypadkowo nie zrozumiał, to odmierzyłem sobie kieliszek oliwy na później. Wymęczony robot kuchenny, ale naprawdę go polecam, jest genialny. I tylko za 300. Dolewamy sobie troszkę wody, rozpoczynamy mieszanie i teraz najważniejsze całe w tym procesie jest to, żeby właśnie tej wody stopniowo dodawać, żeby ten gluten w mące, którą przypomnę, to jest zwykła mąka babuni, najprostsza mąka, nawet nie mąka do pizzy. Z mąki do pizzy na pewno zawsze wyjdzie wam ta pizza lepsza, natomiast ja chciałem pokazać, że da się zrobić naprawdę fajne ciasto z najzwyklejszej mąki babuni. Stopniowo dodajemy tej wody i jak już zostanie nam niewiele na samym dnie, no to wtedy dodamy kieliszek oliwy. Można ją dodawać bezpośrednio na ciasto, można polać po ściance, jak tam wam pasuje. Ja też to robię tak stopniowo, żeby ta oliwa też się ładnie wymieszała z całym ciastem dokładnie. Ale tym też się nie będziemy za bardzo martwić, ponieważ jeszcze ciasto będziemy sobie obracać, przekładać, no ale to za chwilę. Widzicie, ciasto trochę zmieniło konsystencję na taką bardziej płynną. Dalej dolewam wody i przyspieszyłem obroty, by ciasto się lepiej wymieszało. Kiedy już zakończymy dolewanie, proces dolewania, odkładamy to na jakieś 10 minut, zostawiamy w robocie, żeby sobie to ciasto delikatnie odpoczęło, a potem wyjmujemy i przekładamy na blat. W ten oto sposób. Wyjmujemy całe ciasto, hop, i
Próbujcie powtarzać za mną. Musimy zrobić takie lekkie napowietrzanie. Najpierw musisz to ciasto ogarnąć na blacie, czyli sobie zebrać je w ten sposób, żeby można było je przerzucać tak raz, dwa, raz, dwa. Ciasto w tym momencie się napowietrza. No i teraz rozpoczniemy nasz proces garowania. Ciasto jest jeszcze lepkie, ale nie przejmujcie się tym, damy radę. Ja mam taką szpachelkę, ona mega pomaga w czyszczeniu blatu, no i jeszcze w ogarnianiu ciasta, gdy jest lepkie, ale o to nam chodzi, bo jeśli jest lepkie, ona ma dużą hydrację i wtedy pizza jest dużo smaczniejsza i dużo lepsza dla naszego żołądka, ponieważ łatwiej się to ciasto strawi. Ciasto musisz zamknąć sobie szczelnie, najlepiej w takim pudełku jak ja mam, jest to pudełko jakieś z Action, posypuję sobie oliwą, rozsmaruję oliwę na dnie, żeby ciasto do niego za bardzo nie przylgnęło i tak samo łatwiej mi jest dłońmi naoliwionymi dłońmi przełożyć je do pudełka. Sprzątamy blat i teraz jeszcze troszeczkę oliwą z góry, tap, 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 żeby ciasto nie wyschło i żeby zrobiło się takie bardziej plastyczne. Zamykamy to i odstawiamy na 20 minut na początek. Po 20 minutach ciasto trochę zwiększy objętość, a my je przerzucimy jakieś 3-4 razy. Ja czasami robię to więcej razy. No dobra, minęło 20 minut, to zobaczymy. Da-dam. I teraz weźmy. Chcemy zrobić nawet ten, w środku od razu nie ma tego, bo nie ma takiej potrzeby. Raz. Dwa. I trzy. A można i cztery. Czemu nie zrobić pięć? O, co to za kula? Co to za kula? Tak jak minęło 20 minut, jeszcze 2 godzinki i 40 minut i będę to po prostu kulał w kulki. I tak jak wam przed chwilą powiedziałem, to ciasto zostawiłem jeszcze na 2 godziny 40 minut w zamknięciu po tym obracaniu. No i teraz przeokładamy to wszystko na blat. A wygląda miazgatycznie wygląda. Robię teraz małe kulki, po to żeby już potem sobie zapakuję do tego pudła. No to teraz podzielę ją sobie na 3 równe części. Jeśli nie wiecie, nie macie wagi, to możecie zrobić to na oko. Ja spróbowałem na oko, jak się zaraz okaże, wyszły mi te kulki nierówne, więc sobie tam je poprawiam, żeby każda z nich miała 400 gramów mniej więcej. Tu mam 400 gramów, 470, 430. Ogólnie będą to mieć kulki właśnie po jakieś 430 gramów. Teraz obracamy je sobie znowu z tym, że każdą kulkę osobno i znów przekładam do pudełka, gdzie już będą czekać na wyrośnięcie, a ostatnią kulkę przekładam do woreczka foliowego, taki woreczek z ciastem wrzucasz sobie do lodówki i do 2 tygodni nawet to ciasto jest gotowe do użycia. Wystarczy je wyjąć na godzinkę przed tym, kiedy masz zamiar jeść pizzę, więc włączasz piekarnik, wyciągasz ciasto, czekasz godzinę i gotowe. Ciasto, które zostało w pudełku, oczywiście jeszcze na oliwie z góry, zamykam, no i po godzince jest gotowe do użycia. Patrz, jakie wielkie placki. Teraz będziemy je sobie przekładać na blat i rozciągać placka. Semola. Semola jest to mąka włoska, taki odpowiednik mąki kukurydzianej naszej, żartuję. Chodzi o to, że z semolą, na semoli mega fajnie ciasto się wyrabia, a jeśli nie macie semoli, to może być to zwykła mąka kukurydziana lub w najgorszym wypadku dalej nasza mąka babuni. Jednak dużo bardziej polecam mąkę kukurydzianą od mąki babuni. Posypując ciasto w pudełku, dużo łatwiej będzie je wam wyciągnąć na blat, na którym macie już rozsypaną mąkę kukurydzianą bądź semolę. No i teraz delikatnie od środka wyciskamy to ciasto na zewnątrz, tak żeby tego powietrza nie stracić, żeby te bąble powietrza się fajne porobiły, bo dzięki temu właśnie nasze ciasto będzie taką fajną bułeczką, będzie miało tu wielkie ranty. Ja jeszcze używam takiej metody, że na kostkach sobie rozciągam to ciasto właśnie w powietrzu, by ono się no jeszcze łatwiej, jeszcze bardziej rozciągnęło i staram się przy tym nie porobić dziur. Ciasto jest delikatne, ponieważ jest to zwykła mąka, nie ma tej struktury glutenowej jak te mąki włoskie i trzeba na nie uważać. Jeszcze tu trochę się z tym pobawię, widzicie, w niektórych momentach jest prawie przeźroczyste, ale to nic. Nie żałujcie tej mąki kukurydzianej bądź semoli. Jeśli macie łopatkę, to bardzo polecam, jeśli nie, to przekładacie to na papier i na papierze można wrzucić do piekarnika. Sos i reszta składników na pizzę leci. Piekarnik, jeśli macie kamień ustawiamy na samej górze piekarnika, ogrzewanie góra-dół i nagrzewamy to godzinkę. Jeśli macie blachę, no to blaszka na sam dół piekarnika, ogrzewanie góra-dół, też nagrzejcie porządnie piekarnik, przynajmniej 40 minut, mimo że to jest blacha i ona się szybciej nagrzewa, to jednak jak piekarnik jest dobrze nagrzany, to dużo lepiej to działa, dużo fajniej to wychodzi.
taka pizza polska dzisiaj będzie, więc leci ser, leci szynka, lecą pieczarki, leci trochę oliwy na górę. No i teraz przekładamy to do piekarnika. Tak jak zobaczycie, ja mam właśnie ustawiony piekarnik teraz na samą ogrzewanie z góry, funkcję grilla, ponieważ mam kamień i nagrzewałem to przez górę dół przez godzinkę, a przed włożeniem pizzy przełączyłem to na tą funkcję grillowania. Widzicie, kamień u samej góry, wrzuciłem pizzę, zamykam i teraz naprawdę trzeba tego pilnować, bo po dwóch, no może nie, po 3-4 minutach pizza będzie gotowa i będzie wyglądała w ten sposób. Jest nieziemska. Naprawdę zwykła mąka babuni, 5 gramów drożdży suchych, 25 gramów soli, 800 gramów mąki i 500 gramów wody. No tak by to wyglądało. Mega. To są właśnie te bąble powietrza. Pizza wygląda jak z pizzerii, zrobiona w zwykłym piekarniku, z zwykłej mąki. Jest przepyszna. Naprawdę polecam Wam ten przepis. I zaraz zobaczycie, jak wygląda drugi placek, którego właśnie zrobiłem tego samego dnia z pudełka. No a trzeci zostawiłem sobie na inny dzień. Pizza jest mega gorąca, dlatego nie mogę jej utrzymać, ale jak zobaczycie, jest jednak fajna, sztywna, tak jak powinna prawdziwa pizza wyglądać. Myślę, że nie jedna pizzeria by się takiej pizzy nie powstydziła. Smaku genialna. Polecam. Zanim się z Wami pożegnam, chciałbym pokazać Wam jeszcze drugi placek, który zrobiłem właśnie zaraz po tym, tego samego dnia, jeszcze na tym samym rozgrzanym kamieniu. No, ramki wyszły jeszcze lepiej. No, ważne jest tutaj, żeby dobrze tą kulkę rozciągnąć na tej semoli bądź mące kukurydzianej. Widzicie, potężne ranty, ja takie uwielbiam i zrobiliśmy to naprawdę zwykłej mąki babuni. Jedne co, to ta mąka właśnie ma 11 gramów białka na 100 gramów mąki i to bardzo robi robotę według mnie. No to co, mam nadzieję, że się podobało. Pizza wygląda przepotężnie. A jeśli ten film Ci się przydał, no to zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, skomentuj dla zasięgów, jeśli jesteś pizza żarłokiem. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Smacznego, niedonarobi głodnego.